Tomasz Jacher, Solid Expert, witam serdecznie. W tym filmie przedstawię pewne udoskonalenia wprowadzone w wersji CAMWorks 2018 dla obróbki Volumi. W poprzedniej wersji CAMWorksa ścieżki narzędzia dla własności 2,5 osi dla operacji Volumi nie mogły być generowane np. dla kieszeni z okrągleniami czy z bieżnymi ścianami. W wersji 2018 to ograniczenie zostało usunięte. Przedstawię to teraz na przykładzie. Wstawiam nową własność 2,5 osi, wybieram kieszeń, otwórz pętlę, zaznaczam checkbox Sprawdź występowanie pochyleń i zaokrągleń. Przechodzę do zakładki warunek końca, wybieram podstawowe parametry i klikam na przycisk Auto wykryj. W tym momencie widać, że program rozpoznał zaokrąglenie kieszeni. Dalej zmieniam parametry operacji. Wybieram obróbkę Volumi i zmieniam parametry głębokości. Na symulacji widać, że promień został podfrezowany. Kolejną rzeczą jest dodawanie prędkości posuwu szybkiego w osi Z. Ten parametr jest dostępny tylko przy wyborze wstępnego nawiercania w ustawieniach Volumi. W poprzednich wersjach CAMWorksa dla ścieżek Volumi prędkość przestawienia, czyli wysoka szybkość posuwu bez skrawania, była dostępna w ustawieniach Volumi. W nowej wersji CAMWorks 2018 parametr ten jest dostępny w zakładce Posuw prędkość. Ustawienie tej wartości większej niż zadanej prędkości posuwu pomaga znacząco zredukować czas cyklu. W wersji 2018 poprawiono wygładzanie naroży. Ponieważ narzędzie w tym rodzaju obróbki używa dużych prędkości, zaleca się unikanie nagłych zmian kierunków. Chociaż w poprzedniej wersji ta opcja była już dostępna, niemniej jednak ta funkcjonalność w najnowszym wydaniu została nieco udoskonalona. Dziękuję za uwagę.